Do bardzo ciekawego zjawiska doszło w sobotę 16 października. Wówczas ulicami Sewilli w Hiszpanii przeszła procesja religijna. Jeden z przechodniów postanowił sfotografować to wydarzenie i niechcący uchwycił coś doprawdy niezwykłego. Po dokładnej analizie zdjęcia można odnieść wrażenie, że mieszkańcom Sewilli z nieba przygląda się jakaś postać. Niektórzy sugerowali wręcz, że jest to twarz Boga. Zdjęcie zostało wykonane smartfonem, a nieświadomy jego zawartości internauta wrzucił je na swoje konto na Instagramie i Facebooku. Autor fotografii, Ignacio Fernandez Barinuevo Perena, dopiero po kilku godzinach uświadomił sobie, że jego fotografia zyskała międzynarodowe zainteresowanie. Mężczyzna twierdzi, że nie retuszował zdjęcia w celu uzyskania tak niezwykłego efektu. Oczywiście nie sposób to stwierdzić bez wykorzystania innych fotografii z tego wydarzenia, a niestety póki co nikt się takowymi nie podzielił. Istnieje jednak inne, całkiem logiczne wyjaśnienie dla tej obserwacji. Stali widzowie tego kanału na pewno słyszeli już o zjawisku zwanym pareidolią. Tego typu niezwykłe formacje atmosferyczne bardzo często stanowią jeden z lepszych przykładów tego fenomenu. Wynika on z zachowania ludzkiego mózgu, który często na siłę doszukuje się znanych sobie kształtów, w tym przypadku twarzy brodatego mężczyzny, w przypadkowych strukturach. Zjawisko to zachodzi często podczas analiz zdjęć z powierzchni Marsa czynionych przez zwyczajnych ludzi, którzy bardzo często doszukują się tam humanoidów, a nawet zwierząt. Ta sama reguła dotyczy wielu fotografii niezwykłych postaci widocznych na tostach, drzewach czy gdziekolwiek indziej. Niemniej jednak trudno nie przyznać, że fotografia z Sewilli faktycznie wygląda spektakularnie. Czy wydaje się wam, że nad Sewillą faktycznie doszło do jakiegoś niezwykłego zjawiska? Tak jak zawsze, zapraszam was do podzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. A jeżeli któryś z was korzysta z przeglądarki Brave i ma w zanadrzu niepotrzebne tokeny, to chciałbym się pochwalić, że od niedawna nasz kanał również przyjmuje takie formy wsparcia. No cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.